za chwilę wypuścimy też tego samczyka. Młody samiec, który był przywieziony tutaj. Wszystko ładnie wybarwione, pióra eleganckie. No i w tej chwili wypuścimy te młode pustułki. Polecą tutaj nad pola. Wszystkie one będą karmione. Mięso będzie wykładane jeszcze przez jakiś czas. Tak, żeby spokojnie, powoli, bez stresu wracały do natury. One są dzikie, także tak naprawdę boją się człowieka i to dobrze wróży, że mają dużą szansę tutaj zaklimatyzowania się w środowisku. Mamy tutaj też w pobliżu gniazdo dzikich pustułek, a więc myślę, że dołączą do tych młodych, które wodzą rodzice i bardzo szybko nauczą się też od tych starszych pustułek, na co tak naprawdę mają polować. No to co? Żegnamy się, kolego. 2 miesiące spędziliśmy razem, także taki prawie syn. Cześć. Jak co roku o tej porze Leśna Osada Edukacyjna i Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt działający przy niej no jest oblegany, ale już z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień tych rezydentów czy też naszych pacjentów mamy coraz mniej. Z ponad 400 zwierząt, które trafiły w tym roku do nas, no byliśmy świadkami wypuszczenia właśnie kilku pustułek. Pustułek mieliśmy kilkanaście w tym sezonie. Były w różnym stadium rozwoju, bo były począwszy od takich w piórach już wykształconych, po takie, które były dopiero w puchu. Udało nam się używać pustułek z zeszłego roku jako takich mamek. Przy nich karmiliśmy te młode, a później już samodzielnie w całej grupie, w takim przedszkolu naszym, te 8 sztuk w wolierze dochodziło do momentu właśnie wypuszczenia. Chodni weterynaryjnej. Przyjechały do nas bociany. Były to bociany, które, no młode bociany, które rozpoczęły niestety niefortunny lot. Przy takich mocnych porywach wiatru młode bociany nie potrafią dokładnie ocenić odległości od lądowania i bywa, że wpadają na linie po prostu energetyczne. No i w tym przypadku właśnie tak było. Mamy tu całą grupę takich bocianów właśnie po kolizjach z drzewami bądź liniami energetycznymi. Mamy 4 sztuki, które wychowaliśmy od takich małych, opierzonych szarym puchem pisklaków, a to dlatego, że wichura złamała całe gniazdo. I ponieważ drzewo, na którym one były, rozleciało się niemalże, wtedy postanowiliśmy, że zabierzemy je i wychowamy je przy naszych bocianach, które mamy tutaj od roku ubiegłego. To jest młody bocian, wychowany przez nas. No troszkę się nas boi, bo to było takie duże gniazdo, platforma i te boczki były dokarmiane. No młody bocian ma krótki dziób, charakterystyczny ciemny dziób, ciemne nogi. No nogi też są charakterystyczne u bocianach. Zobaczymy taki rozstaw pazurki, bardzo małe i tutaj tylko podpiera się tak jak kurak jednym palcem. No będziemy wiedzieli, że podróżował gdzieś po drodze po błocie bocian. Nogi są ciemne, natomiast podczas dużych upałów bociany oblewają kałem. Te nogi, one są białe wtedy i skóra tutaj nie nagrzewa się aż tak mocno. Krew nie jest nagrzana i to jest taki sposób na chłodzenie bardzo rozgrzanego ciała. Biała barwa i to, że bociany gnieżdżą się na otwartych przestrzeniach, świadczy, że muszą być mocno naświetlane. I to jest bardzo ważne tutaj, kiedy wychowujemy młode, aby bociany były w pełnym słońcu. Tak jak robią to ich rodzice, utrzymują gniazda, te platformy na drzewach, na słupach, na budynkach, w pełnym słońcu młode bociany muszą się wygrzać. Tak samo i u nas te bociany muszą po prostu bardzo mocno się wygrzać. Pióra są całe, wszystko dobrze wykształcone. O, tutaj możemy zobaczyć, jaka jest rozpiętość takiego bociana. Potężne skrzydła, pióra. Jak do nas trafił, nie miał tych pięknych piór. Teraz już ma. Myślę, że wszystko będzie dobrze. No, zasuwaj do braci. O, boi się teraz. Będzie się bał. Chwilę się będzie bał. To jest taka cecha bocianów. Często jak wylecą z gniazda i je się wkłada do gniazda, no więc właśnie udają martwe.
Oprócz tego muszę powiedzieć, że mieliśmy w tym roku wiele zajęcy młodych, jeży, mieliśmy sarny, mieliśmy jelenie, mieliśmy nawet dużego puchacza, którego też udało nam się już zwrócić naturze. I z roku na rok trafiają coraz to nowsi, prawda, pacjenci, którym no, ze skutkiem pozytywnym udaje nam się pomóc. Jesienią nie tylko my zbieramy płody lasu, ale przede wszystkim robią to leśnicy. Zbierają nasiona tych drzew, które nas tutaj otaczają, a które tworzą las. Graby, dęby, za chwilę sosny, również świerki i cała masa innych gatunków. Te nasiona są gromadzone, czyszczone, suszone, a następnie wiosną będą wysiewane w szkółkach leśnych i właśnie one będą zaczątkiem nowych lasów i w ten sposób mamy tą ciągłość lasu, który powstaje z tych nasion, które tutaj mamy. Z kolei te wszystkie krzewy i drzewa z tymi pięknymi owocami, którymi my się zachwycamy, one stanowią dodatek, ale też bardzo ważną, integralną część lasu, która bądź wysiewa się sama, bądź też jest wysiewana i sadzona również przez leśników. I to wszystko tworzy właśnie ten jeden świetnie pracujący ekosystem. Natrafiliśmy na gałązkę z czerwonymi owocami i cóż my tu mamy? Liście bocznie klapowane, owoce czerwone, czyli mamy głuk. Gałązki kolczaste, trzeba uważać, żeby się nie pokłuć. Głuk w Polsce występuje w dwóch gatunkach, a najbardziej pospolity właśnie ten. Głuk jednoszyjkowy, Crategus monogena. Owoce takie właśnie czerwone, beczułkowate, jadalne, trochę mączyste, ale no powiedzmy takie mączyste i trochę bez smaku. Te dwa gatunki można bardzo łatwo odróżnić wtedy, kiedy właśnie owocuje. Ten gatunek głoga wyróżnia się tym, że ma w środku w owocu jedno nasionko. Jak wydłubiemy ze środka, mamy taką dużą pestkę. Jedna taka jajowata pestka, która w zasadzie jest koloru miąższu. Jeśli mamy jedno nasionko w środku, to jest na pewno głóg jednoszyjkowy. Tu mamy drugi gatunek głogu. Głuk dwuszyjkowy. Różni się, tak jak już mówiłem, budową owoców, ale i liście też ma, no wyraźnie inne. Nie są tak głęboko powcinane. Niektóre liście mają jakieś tam nieduże boczne klapy, ale zwykle tylko po jednej. Poza tym one są takie łopatkowate, czy odwrotnie jajowate, jak to nazywają dendrolodzy. Owoce takie beczułkowate, czerwone, jak je rozmiażdżymy, to będziemy mieli w środku zawsze dwa nasionka. Jest jedno i drugie obok. Stąd nazwa dwuszyjkowy, czyli dwie szyjki słupka, dwie zalążnie i dwa nasionka w każdym owocu. Czasami nawet trafiają się trzy nasionka, ale reguła to jest dwa. Ten gatunek głogu jest znacznie rzadziej spotykany w przyrodzie. Niemniej jednak ten okaz tutaj jest samosiewką, więc nawet w naszym tutaj, w centrum kraju, gdzie lasów jest niewiele, też można go spotkać. Oprócz głogów w polskich lasach spotkać możemy także inne krzewy. Jednym z ładniejszych, bardziej dekoracyjnych krzewów, które możemy spotkać w naszych lasach, jest szmielina europejska, Evonymus europaeus. Tu mamy okaz wyjątkowy, bo rosnący na otwartym terenie, dorosły, więc miał dużo miejsca i czasu, żeby się rozrosnąć. Owoców jest cała masa i wygląda to zjawiskowo. W lesie na pewno tych owoców będzie przynajmniej połowę mniej, albo jedna czwarta tego, co tutaj mamy, ale mimo wszystko jest to rzecz godna uwagi. Nie da się koło której przejść obojętnie. I teraz tak, to co tutaj widzimy, to różowe, to są owoce. W środku niestety nie ma nic, ponieważ ptaki już zdążyły to wszystko niestety zjeść, a w środku powinien być, o tutaj nawet wyziera takie nieduże czerwone albo pomarańczowe nasionko, które jest otoczone osnówką. I to co widzimy, to jest osnówka. Dopiero gdy
paznokciem zdrapiemy tą osnówkę, to widzimy w środku białe nasionko. Więc tych kolorów tu trochę jest tak, jedno na drugim, co w sumie tworzy całkiem niezłą mozaikę barwną. Nie wiem, czy to wygląda smakowicie, czy nie. W każdym razie jest to niejadalne, a nawet powiem więcej, trujące. I to mocno trujące, na tyle mocno trujące, że nawet weszło do kanonu światowej bajkologii. Każde dziecko zna historię śpiącej królewny. To jest dziewczynka, która, jak wszyscy wiemy, zacięła się wrzecionem, w wyniku czego zapadła w śpiączkę, która trwała 100 lat. I to wcale nie była tylko wizja artystyczna, niczym nie poparta. Otóż dawniej robiło się różne elementy drewniane, mechaniczne, które się poruszały, były narażone na tarcie właśnie z drewna trzmieliny, ponieważ trzmielina ma bardzo twarde drewno. Więc to, że ta królewna czy księżniczka doznała jakiegoś szoku anafilaktycznego czy po prostu zatrucia, to być może i miało poparcie w jakiejś autentycznej historii jakiejś królewny czy innej prząśniczki. Wszystkie królewny uważajcie na trzmielinę, żeby się o nią przypadkiem nie skaleczyć. A ptaki mają tę legendę w nosie i no i sobie zjadają te nasiona, nie zatruwają się, później polecą gdzieś dalej, wydalą takie nasionko i mamy świetny sposób na rozsiewanie się naturalne trzmieliny, tak samo zresztą jak cisa, którego nasiona też są trujące, ale nie dla ptaków i pewnie jeszcze nie jeden gatunek znalazłby się, który ma właśnie ten sam mechanizm.